Dobra, chyba jesteśmy. Kochani, serdecznie Was witamy. Przepraszamy, że musieliście i musiałyście troszkę czekać, ale technologia łączy zdalnych, nawet po wielu miesiącach COVID-u, nie jest jeszcze doskonała. Zaskakuje. Tak, także mieliśmy drobne tutaj problemy techniczne, ale już jesteśmy i jesteśmy z Patrykiem gotowi, żeby Wam dać garść różnych informacji klimatycznych, ekologicznych i obywatelskich. Klimat. Nie mamy dla Was dobrych wieści, ale powiemy Wam, co możemy z tym zrobić. Ja się nazywam Patryk Kowalczyk. Działam w ruchu Extinction Rebellion w Warszawie od ponad roku. Dołączyłem do Extinction Rebellion, ponieważ uznałem, że polskie władze są kryminalnie bierne wobec katastrofy klimatycznej. Wcześniej zajmowałem się różnymi wolontariatami. Byłem, na przykład uczyłem seniorów obsługi smartfonów. Prowadziłem kursy dla dzieci, ale uważam, że obecna sytuacja jest na tyle zła, że nie pozostaje nam nic innego jak nieposłuszeństwo obywatelskie i ja, spokojny człowiek, pracownik biurowy, będę siadał na ulicach. A zanim to zrobię, opowiemy Wam o klimacie i co można z tym zrobić. To tyle, Anita. Tak, ja się nazywam Anita Sobiechowska i też od niecałego roku siadam na ulicach albo wyrażam taką chęć siadania na ulicach. I ja zajmowałam się muzyką, jestem kontrabasistką. Od jakiegoś czasu aktywizm pochłania mnie już no, w zasadzie bardzo, bardzo mocno. I też moją motywacją było to, jak tak naprawdę zajmowałam się trochę permakulturą, rolnictwem, ogrodnictwem i chciałabym móc to robić. Chciałabym dalej po prostu cieszyć się życiem w stabilnym klimacie, w którym mogę patrzeć, jak rosną moje pomidorki w szklarni, albo jak mogę posadzić kolejne drzewa, których huragan nie przewróci. Więc to jest moja motywacja do działania w Extinction Rebellion. No i także te informacje, które część z Was być może już wie, część z Was być może się dzisiaj dowie. Ten wykład to nie jest, wiecie, kompleksowa, jakaś wielka, przygotowana sprawa. On będzie trwał 30 minut. I my nie jesteśmy naukowcami także, ale także nie jesteśmy autorami tego wykładu. Ten wykład był przygotowany przez aktywistów Extinction Rebellion z Wielkiej Brytanii, którzy współpracowali z naukowcami z IPCC, czyli Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu. W związku z czym wszystkie informacje, jakie tutaj, wszystkie dane, liczby, jakie się pojawią, są po prostu jak najbardziej możliwie zupdate'owane, aktualne. Także tak. Wykład nie będzie miał formy interaktywnej, ta pierwsza jego część, którą z Patrykiem powiemy. Natomiast po skończonym wykładzie zapraszamy, z chęcią odpowiemy na jakieś pytania, jeśli się jakieś pojawią. Z tym, że znowu zaznaczamy, nie jesteśmy naukowcami, więc być może niektórych rzeczy nie będziemy potrafili odpowiedzieć, no, ale na pewno będziemy się starać, bo też się przygotowujemy. To tyle ode mnie. Dobrze, to teraz udostępnię Wam mój ekran i zacznę prezentację, jej pierwszą część. Okej, pokaz slajdów. Jesteśmy ruchem Extinction Rebellion. Najważniejsze słowo, które nas określa, to bezprzemocowy ruch protestu wobec bierności władz w obliczu katastrofy klimatycznej. Jesteśmy grupą osób, które uznały, że nasze indywidualne działania, indywidualne starania kompletnie nie wystarczą wobec tak złożonego problemu, jakim jest katastrofa klimatyczna. To, że się przesiądziemy z samochodu na rower, to, że wybierzemy soczewicę zamiast bulgera, to zdecydowanie za mało i będziemy naciskać na nasze władze. Więcej na temat Extinction Rebellion w dalszej części wykładu opowie Wam Anita. W czasie jeszcze niewygasłej pandemii koronawirusa. Koronawirus pokazał jedną dość ważną rzecz. Nasza cywilizacja, pomimo postępu technicznego, wciąż jest krucha, wciąż jest w pełni zależna od biologii, od biosfery. I mimo tego, że mamy ten cały sprzęt, przed którym teraz siedzimy,
to wciąż chorujemy, umieramy i grożą nam wszelkie konsekwencje, które grożą także zwierzętom. Ludzkość niestety szkodzi planecie, szkodzi zwierzętom i szkodzi sobie samej na bardzo dużo możliwych sposobów. Opowiemy Wam teraz o dwóch najważniejszych z nich, tym kryzysie ekologicznym i kryzysie klimatycznym. A ja zacznę od kryzysu klimatycznego. Istnieje naukowy konsensus co do tego, że to emisje CO2 dokonane przez człowieka odpowiadają za całość globalnego ocieplenia od roku 1950. Na wykresie widzicie poziom dwutlenku węgla w ciągu naszej ery, czyli od roku w zasadzie pierwszego do rewolucji przemysłowej. No właśnie, poziom dwutlenku węgla utrzymywał się na stabilnym poziomie 280 ppm, czyli cząsteczek na milion. Aż nastała rewolucja przemysłowa. W ciągu rewolucji przemysłowej i później zaczęliśmy spalać olbrzymie ilości paliw kopalnych, które ciągle rosły w tempie wykładniczym. Razem z nimi w dość dokładnej korelacji rosła temperatura naszej Ziemi. Obecnie mamy poziom około 415 ppm dwutlenku węgla w porównaniu z 280, czyli wzrost o 1/3. Temperatura wzrosła około o 1,1 stopnia od czasu epoki przemysłowej. Wiele z Was prawdopodobnie spotkało się z stwierdzeniem, że klimat zmieniał się od zawsze, że no, było wcześniej cieplej, było zimniej, epoki lodowcowe. Jest to prawda. Jest to prawda, ale mały wycinek prawdy. Otóż wykres, który widzicie tutaj, pokazuje dużo szerszy kontekst zmian klimatu, bo owszem, były liczne zmiany klimatu w przeszłości, natomiast zobaczcie na ostatniej po prawej stronie fragment tego wykresu i czerwoną linię. To ostatnie 10 tysięcy lat, to holocen, okres bardzo stabilnego klimatu, który umożliwił nam wynalezienie rolnictwa, uprawianie rolnictwa i rozwój cywilizacji przez ostatnie 10 tysięcy lat. Dlaczego zmiany klimatu są takie ważne? Ponieważ nasza cywilizacja nigdy nie doświadczyła temperatury wyższej o 2 stopnie Celsjusza względem epoki przemysłowej. A nasz gatunek Homo sapiens nie doświadczył nigdy temperatury większej niż 4 stopnie w porównaniu z przed epoką przemysłową. Nie wiemy, czy będziemy w stanie to przeżyć. Wróćmy do obecnych zmian klimatu. Mamy temperaturę o 1,1 stopnia Celsjusza większą niż przed epoką przemysłową. I co się stało? Po pierwsze susze. W Polsce obecnie mamy suszę co roku przez 5 lat z rzędu, a nawet szósty rok, jeżeli liczy 2020. W 1970 i we wcześniejszych latach susze zdarzały się co 5 lat, a teraz mamy 5 lat z rzędu. Brak wody to też nie jedyny problem, bo jeżeli woda wyparuje, ona musi się gdzieś skropić. Także zmiany klimatu łączą się też z zwiększonymi burzami, huraganami, podtopieniami, co również doświadczamy kilkukrotnie częściej niż kilkadziesiąt lat temu. Pożary lasów, teraz płonie Kalifornia, wcześniej płonęła Australia. Za kilkadziesiąt lat uschną około 60% drzewostanu w Polsce i prawdopodobnie Polska będzie wyglądała jak obrazek w lewym dolnym rogu, a może z wyjątkiem kangura. I topnienie lodowców. Poziom morza będzie podnosił się powoli. Nie jest dla nas jeszcze teraz bezpośrednim zagrożeniem, ale jest olbrzymim zagrożeniem do napędzania się zmian klimatu, o czym opowiem później. Jeżeli będziemy kontynuować obecne polityki, jeżeli państwa nie zrobią coś i nie ogarną się w kwestiach klimatycznych,
Do końca wieku grozi nam 3-4 stopnie Celsjusza. Czy to dużo? 4 stopnie Celsjusza to różnica pomiędzy epoką przemysłową a epoką lodowcową. 4 stopnie Celsjusza mniej oznaczało, że Polskę, przynajmniej pół Polski, pokrywał lądolód. Co się stanie, jeżeli temperatura będzie o 4 stopnie wyższa? Raporty naukowe są tutaj jasne. Już za 5 lat, w 2025 roku, około 4 miliardów ludzi, 4 miliardy ludzi będą żyły z ograniczoną zasobem wody pitnej. W 2050 roku natomiast od 200 milionów do 1 miliarda ludzi będzie musiało emigrować z powodu zmian klimatu. Dojdzie do katastrofalnych zmian na skalę, jakiej ludzka cywilizacja jeszcze nie widziała. Ale to nie koniec, ponieważ ocieplenie klimatu nie zatrzyma się na 3-4 stopniach Celsjusza. Z powodu sprzężeń zwrotnych. Sprzężenia zwrotne są zarówno dodatnie, jak i ujemne. Ujemne sprzężenia zwrotne, na przykład to, że im więcej dwutlenku węgla jest w powietrzu, tym więcej drzewa pochłaniają w procesie fotosyntezy, przeciwdziałają zmianom klimatu. Natomiast są jeszcze sprzężenia dodatnie, które przyspieszają zmiany klimatu. Weźmy na przykład Arktykę. Jeżeli Arktyka nam stopnieje, to z północy Ziemi zniknie wielkie białe lustro, które odbija promieniowanie słoneczne. Jeżeli zamiast Arktyki będziemy mieć czarny, ciemny ocean, Ziemia zacznie się jeszcze bardziej nagrzewać. Podobnie w przypadku wiecznej zmarzliny, a dokładnie mówiąc wieloletniej zmarzliny, bo nikt już jej nie nazywa wieczną. Jeżeli na Syberii stopnieje wieloletnia zmarzlina, olbrzymie ilości rozłożonej materii organicznej, które pod nią są, wytworzą takie ilości dwutlenku węgla i metanu do atmosfery, że cywilizacja może skończyć się w ciągu kilku lat. Musimy temu zapobiec. Mamy mało czasu. Każdy kolejny rok zwłoki będzie oznaczał tym ostrzejsze zmiany, a pandemia koronawirusa też pokazała nam, jakie są konsekwencje wyłączenia gospodarki w celu ratowania swojego życia. Nie możemy zwlekać z akcją, bo jest to dla nas śmiertelne zagrożenie. W tym momencie ja przerywam swoją część wykładu i przekazuję dalszą część do Anity. Anita, nie słychać cię? Okej, słuchajcie, super zaczynać wykład wymutowana. Mam nadzieję, że jest lepiej. Słychać? Słychać, dobra. To jeszcze raz. Ja opowiem o kryzysie ekologicznym, ponieważ oprócz kryzysu klimatycznego mamy także do czynienia z kryzysem ekologicznym. Niszczymy ekologię planety. Dobrobyt i przetrwanie naszego gatunku opierają się na zdrowym środowisku naturalnym. Tymczasem niszczymy fundamenty naszej gospodarki, źródeł naszego utrzymania i zabezpieczenia żywnościowego. Tak naprawdę na całym świecie. Natura znika w bezprecedensowym tempie. Tempo to jest obliczone na około 10-100
razy szybsze niż w przeciągu ostatnich kilku milionów lat. Milion gatunków jest zagrożonych wyginięciem, a działalność ludzi wpływa negatywnie na 3/4 lądów, 2/3 oceanów i 3/4 zasobów wody pitnej. Zniszczyliśmy już 85% systemów bagiennych na świecie. Ma miejsce szóste masowe wymieranie gatunków. To jest zagłada wywołana przez ludzi. Wiemy, że ma miejsce. Wiemy, co jest tego przyczyną. Dlatego być może lepszą nazwą byłoby na to eksterminacja. W tym momencie straciliśmy już bezpowrotnie około 7% gatunków. Jednak masowe wymieranie gatunków to nie tylko tracenie ich bezpowrotnie, ale też zmniejszanie się liczby tych gatunków, które są jeszcze z nami. No i od lat 70. szacuje się, że zmniejszyliśmy populację ssaków, gadów, płazów i ryb o około 60%. Stąd pytanie, co musi się zmienić? Co musimy zmienić w naszym postępowaniu jako ludzie? Najważniejsze to zatrzymać emisję CO2, zatrzymać emisję dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych. Jeżeli tego nie uda nam się zrobić, to po prostu zawiedliśmy. Czekają nas naprawdę czarne scenariusze. Aby utrzymać się na tym poziomie, który został uznany jako bezpieczny, czyli poniżej 2 stopni Celsjusza ocieplenia, potrzebujemy tak naprawdę drastycznych i kolosalnych zmian jako społeczeństwo. Musimy zrezygnować z naszego wysokoemisyjnego stylu życia, doprowadzić do transformacji całej gospodarki, całego systemu energetycznego. Na pewno wiecie o tym, że to, że katastrofa klimatyczna istnieje, o powiązaniu dwutlenku węgla z globalnym ociepleniem, no nie wiemy od wczoraj. Wiemy to już od jakiegoś czasu. I tutaj właśnie na slajdzie widzicie to, jaka jest zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, jak ona rośnie. Nałożone są na to nasze dotychczasowe działania. Czyli w 90 roku wyszedł pierwszy raport IPCC. IPCC, czyli Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatu, powstał w roku 88. Od roku 88 jako ludzkość globalnie chcemy już coś z tym zrobić. I tutaj widzicie efekt. Od 88 roku, od powołania IPCC, świadomie wyemitowaliśmy więcej dwutlenku węgla niż przez cały poprzedni okres. Następnie mamy szczyt Ziemi w Rio, protokół z Kioto, USA, porozumienie paryskie, które w 2015 roku było wielkim sukcesem. I na to wszystko spójrzcie, jak rosną nasze emisje dwutlenku węgla. Więc jeżeli spotkacie się z takim powiedzeniem, że przecież coś robimy i coś się dzieje, to pamiętajcie o tym, że to jest prawdopodobnie greenwashing, bo nasza skuteczność jest mierzona jedynie, kiedy dwutlenek węgla spada. W sensie nasze emisje spadają. A to się po prostu nie dzieje. Nawet pandemia koronawirusa tego nie zatrzymała. W związku z tym, jak stoimy przed takim wyzwaniem, nic do tej pory się nie zadziało, chociaż wiemy o problemie od 30-40 lat. Co pozostaje nam zrobić? Jeśli zasady nie działają, muszą zostać złamane. Pokojowe działania bezpośrednie. I to jest właśnie to, czym zajmuje się Extinction Rebellion. Pokojowe działania bezpośrednie. Obywatelskie nieposłuszeństwo to nie jest oczywiście coś, co wymyśliliśmy, to ma długą i chlubną tradycję. Na zdjęciach widzicie trzech,
trzy bardzo ważne postacie. Jest Mahatma Gandhi, który był przywódcą buntu Indian wobec brytyjskiego rządu. Rosa Parks, która poprzez nieustąpienie białemu obywatelowi miejsca w autobusie dała inicjatywę do rozpoczęcia ruchu na rzecz praw obywatelskich dla czarnoskórych. No i Martin Luther King, który był przywódcą tego ruchu. To, co te osoby mają ze sobą wspólnego, to jest to, że za swoich czasów były uważane za przestępców. Oni i wiele milionów innych ludzi byli oczerniani jako zakłócający porządek. A teraz z perspektywy historii uważamy ich za bohaterów. Być może zauważyliście, że w naszej historii elity, rządzący nigdy nie oddają praw za darmo. Nigdy nie oddają praw bez wywierania na nich presji. I to wszystko dotyczy powszechnego prawa wyborczego. To samo dotyczy sufrażystek i praw wyborczych dla kobiet. W Polsce mamy przykład Solidarności i pokojowej zmiany systemu. A także pomyślcie o apartheidzie, który też został wywołany. I te zmiany nigdy nie są dane. O nie musimy tak naprawdę zawalczyć, a pokojowe działania bezpośrednie, obywatelskie nieposłuszeństwo bez przemocy jest naszą najlepszą i najbardziej skuteczną, jak pokazują badania socjologiczne, ścieżką do tego, by zawalczyć o zmianę systemu. W XR-ze na obywatelskie nieposłuszeństwo naszym preferowanym terminem jest NVDA, to jest z angielskiego Nonviolent Direct Action. Co to tak naprawdę oznacza? Czym jest to pokojowe działanie bezpośrednie? To jest świadome łamanie prawa przez osoby, które zazwyczaj tego prawa przestrzegają, więc nie mówimy tu o żadnym chuligaństwie, w celu dokonania zmiany systemu, w celu wywarcia presji na to, by zmienić ten system. Kluczowe jest tutaj, że robimy to świadomie i nie boimy się ponieść konsekwencji. Jednak pamiętajmy, że potrzebujemy ludzi gotowych na to, by być zatrzymanymi przez policję, gotowych na to, by być aresztowanymi, gotowych na to, by pójść do więzienia. To jest cel działania Extinction Rebellion na całym świecie, również w Polsce. Te zakłócające akcje są potrzebne, żeby wykonać tą presję, ponieważ nic innego nie działa. Wszystkie inne rzeczy zostały już wypróbowane. Petycje, legalne marsze, dzwonienie do parlamentarzystów. My próbujemy rzeczy robić od 40 lat. Nic się nie zmienia. Jednak pamiętajcie o tym, jeżeli rozważacie dołączenie do Extinction Rebellion, że na każdą osobę gotową dać się aresztować przypada około 20 innych osób, które działają w innych rolach. To tak naprawdę jest bardzo wiele, wiele rzeczy, których robimy. Czy samo wsparcie aresztowanych, pracowanie w grupach regeneracyjnych, grafika, ulotki, finanse, prawo. Tego jest naprawdę sporo, więc dołączając do ruchu nie trzeba mieć przekonania, że okej, akurat ja od razu idę do aresztu. Nie każdy z nas jest w takiej sytuacji życiowej, że może sobie na takie coś pozwolić. Ale też sam areszt jest formą zakłócania porządku. Zużywa czas policji, zużywa czas sądów i też dla nas jest też ważną rzeczą, że daje nam kolejną platformę, by móc bronić swoich praw, by móc przedstawić swoje racje przed sądem. I pamiętajmy, że takie sprawy nie zawsze kończą się w sposób niekorzystny dla aktywistów. Są przypadki w Wielkiej Brytanii, gdzie sędziowie dziękowali aktywistom za ich działania i odstępowali od wymierzania jakiejkolwiek kary.
W Polsce nasz przypadek zeszłoroczny z blokowania ronda skończyło się tak, że kilkanaście osób odmówiło dostania mandatów, odmówiło mandatów, przyjęcia mandatów. I sędzia, co prawda, uznał te osoby winnymi, ale odstąpił od wymierzenia kary ze względu na to, że są szczególne okoliczności, kiedy można łamać prawo. Szczególne okoliczności na łamanie prawa, w ten sposób to określa to profesor Monika Płatek, która zresztą cały czas nas wspiera i mówi o tym, że jej się nie wydaje, żeby Extinction Rebellion łamało prawo. Odwołujemy się do czegoś większego. No, ale to powiedziawszy, macie taki dosyć krótki i szybki zarys tego, czym się zajmujemy, to może powiemy teraz o naszych żądaniach i postulatach. Czego tak naprawdę Extinction Rebellion chce? Nasze żądania. Pierwsze, najistotniejsze, no zresztą w sumie chyba nie najistotniejsze, każde jest istotne. Mówcie prawdę. Żądamy, by media i rządy mówiły prawdę i zadeklarowały klimatyczny i ekologiczny alarm. To jest też zresztą postulat, z którym byliśmy na ulicach niedawno w Warszawie. Żądanie ogłoszenia alarmu klimatycznego dla Polski. Kluczowe jest tutaj to mówienie prawdy. Kryzys klimatyczny i ekologiczny jest największym wyzwaniem ludzkości, a słyszymy o nim w mediach jak na lekarstwo. Wiecie, może w poszczególnych działach o środowisku czy o ekologii, albo raz na jakiś czas, jak wyjdzie jakiś raport IPCC. Tymczasem przypomnijcie sobie, jak media relacjonowały pandemię koronawirusa. To były nieustanne po prostu update'owanie statystyk, zgonów, ognisk nowych, co się dzieje, co z tym wirusem i tak dalej. A pandemia koronawirusa w porównaniu do katastrofy klimatycznej to jest niestety naprawdę pikuś. A my o tym nie wiemy. Media, rządy w podręcznikach dla młodzieży jakieś bzdury opowiadają o tym, że w Polsce będą pomarańcze rosły i że w ogóle jest super, bo będziemy płacić mniej za węgiel. No być może przez jakieś 2 miesiące takie będzie i potem uderzy nas głód i po prostu załamanie się rolnictwa, więc to jest skandaliczne, że o tak ogromnym kryzysie tak naprawdę dowiadujecie się albo jeśli chcecie sami tą informację wyszukać, albo od aktywistów, którzy próbują te informacje jak najszerzej przekazać. Kolejne nasze żądania to jest działajcie teraz. Zerowa emisja gazów cieplarnianych i zatrzymanie utraty bioróżnorodności do 2025 roku. I teraz zdajemy sobie doskonale sprawę, że 2025 rok jest bardzo szybko. Być może jest to niewykonalne. Profesor Szymon Malinowski nazwał w ogóle to nasze żądanie jako science fiction. I my mamy tego świadomość, że w tym systemie, w obecnym sposobie realizacji to jest być może niemożliwe do zrobienia. Ale bardzo ważną rzeczą i taką wartością, na którą się opieramy działając w Extinction Rebellion, jest, byśmy działali na podstawie tego, co jest konieczne, a nie tego, co jest możliwe. Patrząc na skalę kryzysu, ten drugi postulat być może powinien brzmieć zerowa emisja gazów cieplarnianych do 2015 albo 2010. Być może już przekroczyliśmy po prostu pewne punkty i jest już za to za późno. Dlatego to, że tego się nie da i w obecnej polityce to jest niemożliwe, nie zwalnia nas z obowiązku od działania o jak najszybszą redukcję i wyzerowanie emisji CO2. No i ostatni nasz postulat jest ponad polityką. Powołanie panelu obywatelskiego, który zadecyduje, jak działać. Panel obywatelski to jest forma demokracji deliberacyjnej. Być może niektórzy z Was już się z tym spotkali. Dla niektórych jest to pierwszy raz, kiedy o tym słyszą. Na naszym Facebooku i chyba na naszym kanale na YouTubie również są fantastyczne rozmowy ze specjalistami i w ogóle z naukowcami
i też z doktorem socjologii, który opowiada dokładnie o panelu obywatelskim. Także jeżeli interesuje Was taka forma, odsyłam, zawsze można pogłębić swoją wiedzę. Tymczasem pokrótce mówiąc o tym, co to jest ten panel obywatelski, to jest tak naprawdę losowa grupa obywateli, wylosowana z danego kraju. Jeżeli robimy panel obywatelski na poziomie kraju, dbamy o to, by w panelu obywatelskim byli reprezentanci tak naprawdę tak, jak jest przekrój naszego kraju, czyli odpowiednia liczba osób danej płci, w danym wieku, od zamieszkujących miasta albo wsie itd., itd. I ta grupa przy pomocy ekspertów, facylitatorów, ucząc się wiele o problemie i tak naprawdę deliberując kilka tygodni, kilka miesięcy, są panele, które potrafią nawet chyba rok potrwać, zastanawia się, jakie będzie najlepsze rozwiązanie danego problemu. Panel klimatyczny został teraz ogłoszony w Warszawie na poziomie miasta. Także też jako Extinction Rebellion będziemy monitorować, jak tam jego przebieg idzie. Ale to, co jest najważniejsze, jest to, żeby decyzje panelu obywatelskiego były wiążące prawnie. Do tego dążymy, bo to pokazuje, że tak naprawdę wtedy społeczeństwo podejmuje decyzje na temat tego, jak powinna wyglądać ta transformacja. No i przy tym Extinction Rebellion, jakby my nie chcemy się brać za organizację tego panelu, po prostu żądamy, żeby w tej formie się to odbyło, bo tak możemy zyskać większą kompetencję niż mają teraz nasi politycy. Jak możecie dołączyć? Możecie wypełnić formularz, możecie znaleźć swoją grupę lokalną, możecie, jeżeli jesteście z miast takich jak Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Lublin bodajże, to śledźcie na Facebooku, kiedy są spotkania wprowadzające. Staramy się je prowadzić dosyć regularnie, już takie na żywo. I w zasadzie kończąc tą część taką wykładową, chcę na końcu Was zostawić z dwiema takimi ważnymi rzeczami, które chciałabym, byście zapamiętali po tym wykładzie. Nie wierzcie i nie dajcie sobie wmówić, że Wasze jednostkowe wybory są wystarczające i że Wy już zrobiliście swoją część. Zmuszenie rządów do działania jest koniecznością, a konsumenckie wybory są niewystarczające. Druga rzecz, z którą chcę Was zostawić, to, że nie zakładajcie, że XR i inne ruchy, MSK, Greenpeace już mają to ogarnięte i że oni już działają i oni to zrobią. Potrzebujemy ludzi. Potrzebujemy mnóstwa ludzi, ponieważ obywatelskie nieposłuszeństwo jest fantastyczną i skuteczną metodą. Potwierdziła to historia, potwierdziły to badania socjologiczne, ale w momencie, kiedy ono staje się masowe, i wiecie, jest różnica, jeżeli wyjdzie nas na ulicę 50 osób i wyborcza zrobi nam fajne zdjęcia, a jest różnica, kiedy będzie nas tam, tak jak w Londynie, 30 tysięcy. I wtedy nagle stajemy się siłą, z którą już trzeba podjąć dialog i trzeba wysłuchać tego, co ma do powiedzenia.